Panie pułkowniku, spotykamy się tym razem z okazji Święta Flagi Polski. Proszę powiedzieć, co to będzie za wydarzenie podczas dzisiejszej gali? Właśnie. Pierwszy raz, panie redaktorze, pan redaktor czasami bywa, bardzo się cieszę i dziękuję i gratuluję. Tym razem mamy również zaszczyt pana redaktora gościć. Na Dniu Flagi Rzeczpospolitej Polskiej dzień ten został ustanowiony przez polski Sejm w 2004 roku. Jest to nasze najnowsze święto, które uczcimy zawsze między 1 maja a 3 maja. W trakcie gary zostaną nagrodzone osoby. Jakie to są nagrody i w jakich dziedzinach? Tradycyjnie, jak pan redaktor się doskonale pamięta i widział wiele razy, honorujemy naszymi takimi klejnotami patriotycznymi, klejnotami, które są pierścień patrioty i pierścień niepodległości. Obydwa te pierścienie są związane z odzyskaniem przez Polskę 100 lat temu niepodległości. W tym roku finiszujemy jak gdyby z uroczystościami pięcioletnimi. Jest to ostatni dzień pięcioletnich obchodów stulecia niepodległości. Z tej to właśnie okazji honorujemy, dziękujemy, nagradzamy różnym osobom, szczególnie zasłużonym dla Rzeczypospolitej, którzy dali się oczywiście poznać. W tym między innymi dziękujemy i honorujemy tym, którzy dzisiaj aktywnie wspierają Ukrainę w walce o niepodległość. Proszę uchylić rąbek tajemnicy, kto dokładnie zostanie właśnie dzisiaj uhonorowany. No jeszcze jest to tak, panie redaktorze, trochę i prawda nieoficjalnie, ale mogę już panu redaktorowi ujawnić, że są to ciekawe osoby z różnych sfer życia społeczno-gospodarczego. Są tam profesorowie, są tam lekarze, są tam przedsiębiorcy, są również i ci społecznicy, którzy pracują na co dzień na rzecz Rzeczpospolitej. Nie mogę nie zapytać, jak długo trwały przygotowania do dzisiejszego wydarzenia? Nie spodziewaliśmy się, panie redaktorze, że to dzisiejsze święto będzie ono miało taki dosyć uroczysty charakter z uwagi na to, że kiedy zaczęliśmy przygotowania na początku tego roku, to jeszcze nie było wojny w Ukrainie, a teraz szczególnej wagi nabiera to, co dla nas najcenniejsze: wolność, niepodległość, ojczyzna, Polska, flaga, barwy narodowe. I my dzisiaj wspólnie razem świętujemy w obliczu niestety zagrożeń, które zagraża również i Polsce. Wśród laureatów został również wyróżniony jeden z biskupów. Proszę powiedzieć, który to? Honorowaliśmy nie tak dawno księdza biskupa Markowskiego, który jest biskupem pomocniczym w Warszawie, księdza kardynała Nycza. Jest to wielki patriota, człowiek, który naprawdę przez duże P, jeśli mówimy o człowieku, człowiek, ksiądz patriota. Proszę powiedzieć, jakie trzeba spełnić warunki, aby właśnie zostać uhonorowany na przykład pierścień patrioty albo pierścieniem niepodległości? Oczywiście to jest dla wszystkich dostępne, ale wszystkich, panie redaktorze, nie jesteśmy w stanie uhonorować. Najczęściej wpływają wnioski od organizacji społecznych, od przedsiębiorców, od przyjaciół, od tych osób, które w swoim gronie widzą wybitnego człowieka, który autentycznie emanuje to polskością i tym patriotyzmem i występuje do nas z wnioskiem właśnie o uhonorowanie jego pierścieniem patrioty lub pierścieniem niepodległości. Jak już mówiłem, pierścień patrioty i pierścień niepodległości wiąże się z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Pierścień patrioty był pierwszym pierścieniem z okazji święta niepodległości, a pierścień stulecia typowo wchodziliśmy z nim w roku 2018, w stulecie odzyskania niepodległości. Oprócz tego, jak pan redaktor jeszcze kojarzy, honorujemy, a właściwie wyróżniamy statuetką Serce za serce w walce z koronawirusem te osoby prawne i fizyczne, które w szczególny sposób, nie ważąc na swoje życie, zdrowie, ratowały innym życie i zdrowie, oddawały serce, ratując serca innym. Stąd właśnie jest Serce za serce w walce z koronawirusem. I dzisiaj kilka takich osób będziemy honorowali. I na samo zakończenie nie mogę nie zapytać, jakie są plany na najbliższy okres, jeżeli chodzi o kolejne wydarzenie, kolejne gale, czy już na ten rok już coś jest wiadomo? Tak. Ponieważ nie wszyscy ci, których żeśmy uhonorowali i nominowali do uhonorowania, przyjechali dzisiaj, między innymi pan Mateusz Lachowski, który prawda jest naszym korespondentem na Ukrainie, to planujemy zorganizować, ponieważ kończymy w tym roku obchody stulecia odzyskania niepodległości, 9 listopada zapraszam pana, już pana redaktora, na galę Święta Niepodległości.
A proszę jeszcze wymienić wszystkich organizatorów dzisiejszego wydarzenia. Dzisiejszą uroczystość organizuje Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego, Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych, Klub Wojskowy Dowództwa Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych i przedsiębiorstwo, Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne, Spółka Akcyjna w Warszawie. A oprócz właśnie rozdawania w dniu dzisiejszym nagród, proszę powiedzieć, co jeszcze zostało przewidziane na dzisiejsze wydarzenie? No, mamy, panie redaktorze, niespodziankę. Jednym z honorowanych jest wyjątkowy gość, w tym sensie nasz gość, który jest innowacyjnym przedsiębiorcą, produkuje nowoczesne urządzenia ratujące zdrowie, ratujące, prawda, życie nawet ludziom, pan Jan Wyciślik, który jest przedsiębiorcą, ale śpiewającym przedsiębiorcą. W dawnych latach śpiewał w Operze Wiedeńskiej i dzisiaj dla nas zaśpiewa.